Hanna Stańczak, zapraszam Państwa bardzo serdecznie na rozmowę z Echo 24. A dzisiaj w naszym studiu para artystów, których pasje i talenty łączą się w harmonijną całość. Nina, znana jako Wiedźma, artystka, poetka, śpiewaczka, wspiera kobiety dotknięte obrzękiem limfatycznym i tłuszczowym. Dariusz, muzyk, aktor, iluzjonista, który z zaangażowaniem dzieli się swoimi umiejętnościami z dziećmi i młodzieżą. Oboje są aktywnie zaangażowani w życie lokalnej społeczności, prowadząc zajęcia w Łóweckim Ośrodku Kultury. Nina pracuje z seniorami, a Dariusz z młodszymi pokoleniami. Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba jeszcze nie miałam tak długiego, zawiłego przedstawienia moich gości. Strasznie mnie to zastanawia, jak wy w ogóle się w tym wszystkim odnajdujecie. O tym w ogóle będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznijmy od tego, że prowadzicie Malinową Kuźnię, czyli miejsce na takim Dolnym Śląsku pełne magii i sztuki, i inspiracji tak naprawdę. Skąd wziął się na to pomysł? A ile czasu mamy? Będę go pilnowała. Chcesz zacząć? No, mogę zacząć. No, w sumie pomysł się wziął stąd, z takiego momentu, w którym zobaczyliśmy dom, w którym obecnie właśnie mieszkamy, który jest też Malinową Kuźnią, a dokładnie 3 lata temu, w czasie pandemii, zaczęliśmy szukać domu na Dolnym Śląsku. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie. Odwiedzaliśmy różne miasta, miasteczka i to nie był na początku Dolny Śląsk, ale po prostu przeglądając ogłoszenia internetowe nagle natknęłam się na ten dom i zaczęłam krzyczeć do Darka, że Darek, znalazłam dla nas dom. Przyjechaliśmy na Dolny Śląsk, dokładnie do Włodzic Wielkich, to był 13 stycznia, pamiętam, 2021 roku. Zobaczyliśmy dom i tego samego dnia podjęliśmy decyzję. A Darek z kolei, ja oczywiście z taką intuicją, że to od razu czułam, że to jest ten dom, a Darek wszedł, zobaczył, aha, dobra, tutaj możemy zrobić pokoje, tu będą łazienki, no to robimy agroturystykę. Taki był właśnie pierwszy pomysł, że agroturystyka. Myśmy też się dowiedzieli, że to była kiedyś kuźnia, więc od razu w mojej głowie narodził się ten pomysł, że to będzie Malinowa Kuźnia, bo ja nazywam się Malinowska. Też w szkole nam nie mówili malina i w ogóle z malinami dużo mam wspólnego, więc stąd właśnie ten pomysł. I tak się zaczęło. No tak się zaczęło, ale jak mieszczuchy, muszę was tak nazwać, przyjechaliście z Warszawy, jak mieszczuchy odnajdują się na wsi? Gdybyśmy dostawali złotówkę za każdym razem, kiedy słyszymy to pytanie, to mielibyśmy ze 2 złote już. Nie, my byśmy bogaci. No to jest częste pytanie. To jeszcze tylko trochę dodam do wcześniejszej odpowiedzi, bo to się wiąże, mi się wydaje, z tym pytaniem, że też ten wyjazd nasz i otworzenie tego, jak to Nina powiedziała, agroturystyki, my to nazywamy art turystyką, ponieważ właśnie jesteśmy raczej artystami, nie mamy zwierzątek, z tą uprawą ogródka też różnie, znaczy z każdym rokiem coraz gorzej się okazuje, więc też nie uprawiamy za bardzo, ale z gośćmi mamy wieczory artystyczne i wspólnie muzykujemy, wspólnie się bawimy improwizacją teatralną. I tak jakby nasz pomysł taki był wyprowadzić się z Warszawy, szukaliśmy zwolnienia. Ja też się śmieję, niedawno na to wpadłem, że staramy się zbudować niebieską strefę we Włodzicach na Dolnym Śląsku. I jedną z takich ważnych aspektów w niebieskich strefach na świecie. Niebieskie strefy są miejsca, gdzie ludzie, są takich 5 punktów na mapie świata, gdzie ludzie osiągają dużo większy średni wiek. Mhm. I tam ludzie żyją po 100 lat, to jest całkiem normalne. Mhm. I faktycznie są badania, które stwierdzają dlaczego, jakie są wspólne cechy w tych miejscach. I jedną z takich wspólnych cech jest to, że ludzie dużo czasu ze sobą spędzają i faktycznie budują silne relacje. I te relacje są jakby w działaniu wspólnym. I to był nasz pomysł właśnie, żeby takie to miejsce było. Dlatego mamy wspólne śniadania, je wszyscy razem jemy. Te wieczory, w których też razem tą sztukę tworzymy. To nie jest tak, że my tylko zagramy koncert i ludzie słuchają. Znaczy zagramy czasami koncert, ale po tym koncercie z jam session ludzie dołączają. Nawet ci, którzy mówią, że nie potrafią, to my ich przekonujemy, że potrafią i faktycznie potrafią. Dostają na przykład kachon, jakieś instrumenty perkusyjne i faktycznie to bardzo fajnie wychodzi. To wspólne muzykowanie. No i właściwie taka była nasza idea. No i bardzo dobrze się odnaleźliśmy na wsi, bo no jakby stworzyliśmy miejsce tak, jak sobie je wymyśliliśmy, zaplanowaliśmy, no i tak. Spełnienie tak. Marzeń. No, tak. Można powiedzieć, że tak. Nino, jak się umawialiśmy tak naprawdę na naszą rozmowę, nazwałaś siebie Wiedźmą. Dlaczego? I jak to wpływa na twoją twórczość artystyczną? Wiedźmą. Dlaczego wiedźmą? No, wiedźma to ta, która wie.
To ta, która akceptuje siebie taką, jaka jest, która kocha siebie, ale w tym głównie myślę o tej akceptacji ciała, a dlatego, ponieważ jestem wiedźmą, która wspiera inne kobiety, które są dotknięte obrzękiem limfatycznym i tłuszczowym. I są to choroby dość rzadkie, znaczy może nie rzadkie, tylko bardzo mało się o nich mówi w Polsce. I jest też taki problem z diagnozowaniem tych chorób, albo z takim błędnym diagnozowaniem. Często dziewczyny trafiają do lekarzy, do internistów lub do fizjoterapeutów na początku, którzy nie wiedzą kompletnie, co się dzieje. I no i właśnie no to jest jakby kończy się tym, że no takim, że taka jest pani uroda, tak, albo nic nie możemy dla pani zrobić. Te choroby też się objawiają tym, że to są obrzęki całego ciała lub na przykład w obrzękach limfatycznych dotyczy to jednej nogi lub jednej ręki, w obrzękach tłuszczowych obu nóg, ale też właśnie tak jak mówiłam całego ciała, no i to jest, wiąże się z tym brakiem akceptacji własnego ciała, to się wiąże z tym, że to prowadzi do depresji, też do prób samobójczych, także zajmuję się tym tematem jako właśnie wiedźma limfodemia. Mówię o tym, też edukuję w temacie, jak dbać o siebie właśnie przy obrzękach limfatycznych i tłuszczowych. I to jest taka moja misja. A misja się wzięła stąd, że sama w 2018 roku zostałam zdiagnozowana na obrzęk właśnie limfatyczny lewej nogi i to jest taki właśnie akurat rzadki zespół Meiternera. I sama mierzyłam się z takim brakiem właśnie też wsparcia, jeżeli chodzi o no, od strony medycznej, tak? Czyli takiego no, braku informacji w ogóle, co z tym robić, jak o siebie zadbać, jakie w ogóle są kroki, jakie podejmować, gdzie się zgłosić, do jakiego lekarza. Więc tego było bardzo, bardzo dużo, a bardzo, bardzo mało informacji. No i jeżeli chodzi o taką wiedzę lekarską, ale też w internecie, tak? Czyli też mało takich osób, z którymi można było na ten temat porozmawiać. I stąd właśnie ta misja tej właśnie wiedźmy, która właśnie mówi o tej akceptacji ciała, o pokochaniu siebie taką, jaka właśnie jesteś w tym momencie, a to dopiero pozwala na taką dalszą pracę i na taką całościową, holistyczną, która pomaga w zaopiekowaniu się sobą, zajęciu się tym. Ale to też ta, która kocha właśnie przebywać na łonie natury, korzysta z jej dobrodziejstw. To ta, która stawia granice też innym, która... No, nie, wrócę do tych problemów. Powiedziałaś, że brak akceptacji ze strony medycznej, brak wsparcia może bardziej ze strony medycznej, a jak ze strony społeczeństwa? Czułaś jakąś presję? Myślę, że ta presja to jest bardziej, że czasami jest taki problem w komunikowaniu się z innymi, czy też z bliskimi, czy z kimś, kogo spotykamy. Po prostu ludzie czasami reagują, że zwracają uwagę, pytają, a co ci się stało, tak, w nogę, co to jest. I czasami myślę, że te pytania nie wynikają z jakiejś złej woli, ale jednak kiedy te pytania często padają, kiedy dziewczyny są na początku tej choroby, czy też diagnozowania, kiedy źle się ze sobą czują, to w naszych głowach urasta do takiej rangi, że już nie chce nam się na ten temat rozmawiać, nie chce nam się odpowiadać i że to wtedy ma się takie wrażenie, że społeczeństwo właśnie nas nie rozumie, nie? Że właśnie nie wie, jak to jest. I to powoduje, że się czujemy inne. I ja mówię właśnie o tej inności, takim właśnie, że to jest taki wtedy stan wyobcowania, niezrozumienia, który wcale taki nie musi być, bo tak nie do końca to wygląda, nie musi być tak źle, może być też wyjątkowo. Także. Podoba mi się twoja misja wspierania jednak tych kobiet. Muszę jeszcze zadać takie pytanie, czy uważasz, że w dzisiejszych czasach kobieta kobiecie wilkiem, że raczej się spotyka właśnie te kobiety, które raczej się nie wspierają i raczej sobie podkładają kłody pod nogi niż te, które się wspierają? No myślę, że to jest różnie, ale ponieważ no, jest
wiele różnych kobiet, nie? Ale myślę, że jest coraz więcej tych, które się zaczynają wspierać. Świadomych. Świadomych, które zaczynają się dbać o siebie, interesować tym, co się dzieje w nas. I to, o czym ja też często mówię, co też ja mówię o tym, to według mnie, że taka misja wiedźmy jest taka, która zaczyna porządki i zaczyna dbać o siebie od wewnątrz, a nie na zewnątrz. Czyli nie zaczynamy od chodzenia do kosmetyczki, kupowania sobie ubrań, tylko zaczynamy od tej pracy sprzątania w środku, w sobie, nie? Czyli zaczynamy się zastanawiać się nad swoimi uczuciami, emocjami, co my o sobie myślimy, czego pragniemy, za czym tęsknimy, o swojej właśnie też seksualności, czyli więcej takiej otwartości i zajmowania się emocjami też sobą, co powoduje takie no, daleko idące zmiany na zewnątrz, które są pozytywne. No i myślę, że takich kobiet jest coraz więcej właśnie, które zaczynają od wewnątrz na zewnątrz, nie? Że to jest to ważne. Dobra myśl. Mam nadzieję, że jest ich coraz więcej. Darek, muzyk, aktor, iluzjonista. Jak tobie się udaje łączyć tak różnorodne pasje? Wiedziałem, że trzeba mniej tam wpisać. Nie, zapomniałem jeszcze, że reżyser. Reżyser, no. Tak, szkołę reżyserską właściwie skończyłem. A tak naprawdę przez długo łączyłem te pasje w jednym teatrze dla dzieci, bo tam robiłem zarówno jako aktor występowałem, jako reżyser, bo właściwie też reżyserowałem te nasze sztuki. Razem występowaliśmy. Bardzo dużo to właśnie takich elementów kuglarskich, iluzjonistycznych tam było też wykorzystanych. No i właściwie też zaczęliśmy gitarę wykorzystywać w teatrze dla dzieci, więc to właściwie wszystko w teatrze dla dzieci było połączone. Teraz jakby teatr już działa tylko w ten sposób, że jestem iluzjonistą dziecięcym i mam takie programy iluzjonistyczne, ale tam też właśnie korzystam z gitary w jednym z programów, więc właściwie tak łączyłem przez długo, no ale gramy też razem muzykę w zespole Nine Berries, który w duecie gramy, to jest taki akustyczny slow pop, ktoś ostatnio powiedział. My przez długo nazywaliśmy to poezją śpiewaną, ale to nie jest do końca poezja śpiewana. Znaczy jest w tym sensie, że śpiewamy, Nina śpiewa teksty swoje wiersze, które napisała i do tego komponujemy muzykę, więc w tym kontekście jest to poezja śpiewana. Natomiast nie jesteśmy tak ściśle w nurcie poezji śpiewanej. Raczej to jest taka nasza muzyka autorska, akustyczny slow pop, to fajnie brzmi. Mamy też trochę ostrzejsze czasami rzeczy i mnie tak ciągnie do bardziej rockowych nut, więc łączymy to naszą właśnie różne, dwa różne jakby charaktery. Tak, temperamenty. Tak, temperamenty. Nina tak bardziej melodyjnie. Lirycznie. A ja właśnie raczej lubię szybciej z przytupem tam zagrać, więc. Dwa temperamenty, dwa różne charaktery, a jednak tak dużo czasu razem. Jak wy się odnajdujecie w tym wszystkim, skoro macie tak różnorodne pasje, a jednak tak dużo czasu spędzacie razem, no bo tutaj jest, bo jesteście parą, mieszkacie razem, ale jeszcze prowadzicie razem art, turystykę i tutaj jeszcze zespół. Nie kłócicie się? Codziennie. Dajcie przepis na na udany sukces. Związek, na tak, sukces. Tak, dajcie ten przepis. No właśnie pamiętam, że był taki moment, że tak myślałam sobie, że Boże, przecież my faktycznie cały czas razem i że może trzeba by to jakoś oddzielić, nie? Że za dużo czasu razem, że jednak trzeba, każdy z nas też powinno znaleźć jakąś właśnie swoją taką autonomiczną tą część, może nawet też zawodową. I myślę, że każdy z nas znajduje ją, bo Darek właśnie jest iluzjonistą dziecięcym, ma swoje występy jako Pan Abrakadabra, ja działam jako właśnie Wiedźma Limfodemia, a znajdujemy się, a razem się spotykamy w tej malinowej kuźni, też w muzyce i że można, tylko właśnie trzeba sobie dawać tą przestrzeń, żeby każdy z nas i też siebie poznać, tak jak mówię, to się docierać, ale poznawać swoje charaktery i też, jak to się mówi, taki komunikować się, język komunikacji, bo czasami właśnie też z tego wynikają jakieś czasami konflikty, że nie rozumiemy, co ta druga osoba miała na myśli, co chciała powiedzieć. Ja w ogóle nie lubię tego zwrotu docierać się. To jakby, jak jakby to byś nazwał? Było jakieś tarcie, jakieś, jakby byli wojna przeciwko sobie, musimy się dotrzeć jakoś. No nie, jakby mi się wydaje, że to jest danie sobie przestrzeni i próba zrozumienia drugiej osoby, właśnie w tej komunikacji też. Jakby próba zrozumienia, dlaczego dana osoba jakby mówi coś albo właśnie czegoś chce, czegoś pragnie, jakby zrozumienie i danie tej przestrzeni na to, jakby żeby spełniła się jedna osoba i spełniła się druga. Tak. A że dom mamy dość duży, to przestrzeni jest sporo. Dom duży. Co znajdziemy w malinowej kuźni?
trzy koty, są zwierzątka, trzy przyjazne bardzo koty, są pokoje artystyczne, trzy pokoje artystyczne, pokój muzyczny, literacki i malarski. Jest to dom z 1831 roku. Znajdziemy w tym domu nas, gospodarzy, którzy właśnie jakby dużo czasu spędzamy z gośćmi. To jest też jakby właśnie taka nasza filozofia, tego założenie tego miejsca, że właśnie są wspólne śniadania, które są wegetariańskie. Dlaczego? Bo nie jemy mięsa. Czyli to są wasze takie już przekonania? Tak, to się wzięło z tego, że my nie jemy mięsa, tak. Ale to się też bierze z tego, że jednak dieta roślinna jest dietą też zdecydowanie zdrowszą. Tak. Ale nie namawiamy gości. Znaczy, jeżeli przyjeżdżają często do nas goście, na śniadanie którzy, namawiamy. Znaczy, na śniadanie nie ma innej opcji, ale jakby przyjeżdżają do nas goście, którzy są mięsożerni i jakby też jest nam bardzo, bardzo miło, kiedy właśnie mówią, że super śniadania wege, bo zawsze się boją, tak, czy będą najedzeni, czy to będzie smakowało i nagle się okazuje, że to jest bardzo smaczne i nas to bardzo cieszy. Mhm. Czyli przekonujecie jednak troszeczkę do tego wege życia. A jakie macie w ogóle plany jeszcze? No tak na przyszłość już. Co byście chcieli? No to ty powiedz. Plany na przyszłość. Trudne pytanie i też długa odpowiedź mogłaby być, ale taka na najbliższą przyszłość to faktycznie w ogóle spotykamy się w śmiesznym okresie, bo tak naprawdę od września trochę zmieniamy to, jak będzie Malinowa Kuźnia funkcjonować. Nie będziemy tak otwarci jak do tej pory, że można zarezerwować kiedy kto chce i przyjechać kiedy kto chce, tylko tak naprawdę będziemy miejscem retreatowym. Czyli będą tak naprawdę takie 3, 5 albo 7-dniowe pobyty. To są takie w Polsce to się retreat na odosobnienie nas zazwyczaj tłumaczy, tylko że to się zazwyczaj kojarzy z jakimiś jogowo-medytacyjnymi rzeczami. I u nas te medytacje też będą. Joga nie, ale do tego właśnie te wspólne działalności artystyczne. Więc to będą takie retreaty artystyczne w określonych terminach, po prostu, które my tam z góry podamy i wiadomo, że mamy trzy pokoje, więc to jest tyle miejsc tylko. No i będą tak naprawdę 7-dniowe, to jest to, co chcemy robić, bo też wiemy, że jak ktoś przyjeżdża na krócej, żeby właśnie się wyciszyć, żeby się uspokoić, żeby zredukować stres, no to weekend to jakby tego nie zrobi, no to jest za krótko. Szczególnie jak ktoś właśnie na 2 dni przyjeżdża, od piątku do niedzieli, no to jest zdecydowanie za krótko. Więc jakby 7 dni to jest podstawa dla nas, szczególnie, że mamy taki właśnie wieczorny kalendarz 7-dniowy tego, jakie atrakcje, jakie działalności artystyczne organizujemy, powiedzmy, czy to jest muzyczne, czy teatralne, czy właśnie trochę iluzji wprowadzamy. Więc 7-dniowe to jest podstawa, ale mamy w planie też takie 3-dniowe, takie jak to nazywam retreat intro, czyli jak ktoś jeszcze nie chce na 7 dni, to żeby taką próbkę na 3 dni, przedłużamy ten weekend o 1 dzień, żeby jednak to nie był tylko weekend. Czyli to są 3 noce. Tak, 3 noce, że ktoś przyjedzie w piątek, to odjeżdża w poniedziałek. Okay. I to jest taki jakby pełen pakiet, czyli to się zaczyna właśnie od tego śniadania wspólnego, potem właśnie jakaś sesja medytacyjna, spacer. Potem jest trochę czasu dla siebie, jest to wspólne muzykowanie, wspólny teatr, wspólna iluzja, też gry planszowe, mamy dużo książek. Improwizacja teatralna. Improwizacja teatralna. I kolacja też wspólna, wtedy w to wchodzi. To nie jest tak, że ktoś czasami nie chce na te 7 dni, tylko może nie móc. Urlopowo, tak, bo to też jest ciężkie. Do końca się z tym zgodzę. Bo to jest kwestia priorytetów oczywiście, chyba że ktoś siedzi w więzieniu, to faktycznie może nie móc, prawda? No to trochę już nie jest jego wybór, natomiast w większości innych przypadków to jednak jest wybór tego, co chcemy. Trzymam za was kciuki, żeby to się udało. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszymi gośćmi byli Nina Malinowska-Dziewięcka i Dariusz Dziewięcki, para artystów. Bardzo też dziękuję. Dziękujemy. Dzięki wam.